Witajcie ludzie, z powrotem w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy, The Legend of Zelda Majora's Mask. Ostatnio tutaj sfajlowaliśmy w zadaniu Kafaja. No dobrze, musimy teraz pomóc Kafajowi. Nie lubi go, to jest gnojek, ale i tak musimy pomóc, należy się tak. Okej, no to zabieramy się. Link na górze musi tutaj załatwiać potwory, żeby otwierać drzwi, a Kafaj musi otwierać same drzwi. I do tego pokonywać różne zagadki. Żółte przełączniki przyspieszają tą... nie, spowalniają tą taśmę, a czerwone... przyspieszają, czyli musimy tylko w te żółte wchodzić. No i Kafaj musi też te niebieskie otwierać, albo tym niebieskimi otwierać drzwi. Oj, to będzie teraz ciekawe. Tutaj ostatnio sfailowałem. Trzeba uważać, bo nie każdy klocek można przeciągnąć. Okej, tutaj musimy teraz przycisnąć czerwony niestety, bo inaczej się nie da. I tutaj niebieski. Świetnie. Tylko Link musi sobie poradzić ze wszystkimi stworkami. Dobra. Okej, udało się raz. Z tym wilkiem można sobie lepiej poradzić. Okej. No już się nam udało w sumie, bo maska jest tak daleko, a my tutaj tylko musimy przejść przez te drzwi. I zatrzymać całkowicie. No właśnie, dwa przełączniki. Raz... i dwa. Juhu, udało się! Odzyskałem maskę słońca! Pomogłeś Kafajowi, dodane do twojego notesu. Jeszcze zdążę, muszę wrócić do miasta. Tylko się pośpiesz. Mógłbym ci pożyczyć okarynę. Hej! Mówiłem, że mogę ci pomóc. No i on teraz będzie potrzebował około 3 minut, żeby dostać się do miasta. A to dużo, ludzie, bo już jest koniec świata. Prawie. Kafaj, no pośpiesz się do cholery. No właśnie, obojętnie ile czasu byśmy tam w środku nie potrzebowali, zawsze, kiedy wychodzimy z tej jaskini, mamy tylko 6 minut do końca świata. Okej, no to zaczynamy. Mamy jeszcze list do oddania, więc do miasta! Pamiętacie może list dla mamy Kafaja? Podobno można go też oddać wcześniej, ale jakoś zawsze oddawałem to teraz dopiero. Okej, Zagorowe Miasto, proszę! Są dwa sposoby na oddanie listu dla mamy Kafaja. Jednym jest danie go listonoszowi, a drugi jest oddanie go osobiście, no ale dobrze. Za obydwie drogi dostaje się dwie różne nagrody, więc i tak zrobimy obydwie sprawy, ale najpierw chodźmy do... nie, tutaj to nie ta droga. Tutaj na dole. Najpierw chodźmy do listonosza. Chociaż nie, mogłem nawet tam górą iść, ale dobra. Ten deku tutaj nadal sobie sprzedaje wszystko. Myśli sobie, nie, mi się nic nie stanie i się schowam w moim kwiecie. Gdzie była poczta? Chyba tu. No, jakie to fascynujące. No właśnie, zadanie Kafaja ciągnie się od pierwszego dnia do ostatniego, to jest fajne. No, jesteśmy w poczcie. On jest skończony ze swoimi nerwami. Jakiś pamiętnik. Do mnie! Odwalałeś świetną robotę jako doręczyciel. Mam prośbę do swojej zapracowanej osoby. Wszyscy mieszkańcy poszli się ukryć. Ja także chcę uciec. Choć mój rozkład tego nie uwzględnia, to mimo tego chcę uciec. Pozwól mi, proszę. Ode mnie do mnie. No widzicie, on chce uciec, ale z powodu, że jest pracoholikiem, nie może sobie z tym poradzić. Ech, biedaczek. Dajmy mu ostatnie zlecenie. Żeby odciągnąć jego uwagę. O, chcę uciekać. Ale tego nie ma w rozkładzie dnia. Rozkład listonosza to dla mnie najważniejsza rzecz. Najwyższy priorytet. Okej. No to odwrócę swoją uwagę. He, co to? Praca, praca, praca! Ta przesyłka polecona! Ma najwyższy priorytet! Muszę ją dostarczyć! Teraz, mimo że świat zaraz padnie i prawdopodobnie ten, do kogo ten list jest, już go nie przeczyta. Ale dobra, mamy jeszcze parę minut, musimy się pośpieszyć. Chociaż w ich świecie to są bardziej godziny, a nie minuty, ale no cóż. Musimy myśleć w naszych czasach. No i teraz cały czas możemy, albo raczej musimy za nim iść. On dobrze wie, gdzie jest teraz mama Kafaja. Możemy się już nawet wyposażyć tutaj w... maskę członkostwa. No tak. Mama Kafaja zmartwiona i skończona ze swoimi nerwami. Upija się w barze, kiedy świat się kończy. Gdy cała reszta miasta jest poza miastem. No ale cóż, taka już jest matka, prawda? Tak to już jest. A tutaj wszyscy uciekają, tylko właśnie mama Kafaja, listonosz i ten gruby zostają w mieście. Jest genialny, on myśli sobie, nie. Wszyscy oni, mama Kafaja i listonosz już się pogodzili z tą myślą, że świat zaraz padnie. Ale ten myśli, nie, to zabobon. Nic się tutaj nie stanie. Ja będę czekał i wam wszystkim udowodnię, że przeżyję. No dobrze. Tutaj na dole. A to zadanie jest takie fajne. Właśnie z tymi wszystkimi postaciami i relacjami. List, aha.
Przesyłka dla pani naczelnik. Nie może być, wciąż tu jesteś? Jutrzejsza dostawa, jutrzejszą dostawę też obejmuje mój rozkład. Co ty mówisz? Widziałeś niebo? To przerażające. Ale... Ojej! No i? Co robić? To od Kafaja. To list polecony. To się cieszę, albo raczej tak się cieszę. Sądzę, że w końcu przydarzy się coś dobrego. Dziękuję. Uciekaj się, to rozkaz. Tak jest! I tym samym uwolniliśmy listonosza, czyli zrobiliśmy coś dobrego, dając mu pracę. No cóż, jest teraz wolny i może uciekać. No bo ona akurat może pozwolić mu uciec, nie tylko dlatego, że jest żoną burmistrza, ale jest też jego szefową. Jest znaczy nie burmistrza, tylko szefową listonosza, bo do niej należy poczta, jest szefową naczelną poczty. Chyba on zaraz nawet o tym powie. Albo przynajmniej w niemieckiej wersji tak było. Zdecydowałem uciec! To był nakaz naczelnika poczty. Dokładnie tak. Jestem wolny! Mogę sam ustalać plan dnia! Już mi to niepotrzebne! Proszę, oddaję ci to! I tym samym zdobyliśmy... No, kolejną maskę albo czapkę. Masz czapkę listonosza. Ta urzędowa czapka pozwoli ci sprawdzać pocztę. No tak, bo... Bez czapki nie można się włamywać do... skrzynek. Okej. No tak, bo teraz... Jej! Wolność! Wolność! On chyba teraz też będzie na farmie Romani. Tfu. Romani? Tak, Romani. Teraz musimy poczekać na Kafaja. Ale naprawdę. Ta czapka nam teraz daje tylko pozwolenie na włamywanie się do skrzynek pocztowych, bo tak naprawdę nie dostaliśmy żadnego klucza, tylko będziemy mogli je rozwalać. Okej. W każdym razie, gdzie skończyliśmy? Gilbert. Gilbert poznał swoją wymarzoną kobietę i się ożenił. Miał dużo dzieci, żył długo i szczęśliwie. Gilbert nie wrócił do swojego rodzinnego miasta, gdzie tak naprawdę wszyscy go nienawidzili. I on też nienawidził tego miejsca. W nowym mieście, z nowymi przyjaciółmi, poznanymi podczas podróży i ze swoją żoną i swoimi dziećmi, z nową rodziną. Żył długo i szczęśliwie. Gilbert! Oby to samo zdarzyło się z Kafajem, kiedy już wszystko tutaj załatwimy. Obyż tutaj szczęście wróciło do wszystkich mieszkańców tego miasta, albo tego kraju. Za minutę chyba powinien pojawić się tutaj Kafaj. O nie, nawet szybciej już jest. Okej, Kafaj, szybko, szybko, szybko. Idziemy do Andrzu. Mógłbyś mi przytrzymać drzwi, wiem, że się śpiesz. Zaraz przegapię tą scenę, cholera jasna. Ale trzeba przyznać, że Kafaj był dość szybki. No, nawet nam nie poczekał. Dobra, szybko, szybko. Pamiętacie te drzwi? Tutaj nie mogliśmy wejść. Bo to było zaplecze, albo pokój Andrzu. Jej mamy. No dobrze. Zdecydowałam, że zaczekam na niego. Przyrzekłam mu to. Dam sobie radę, wierzę w niego. No i dobrze robisz. A to jest ta maska, którą ona zrobiła, co? Teraz cicho. Spotkałam cię już kiedyś. To takie znajome uczucie. Dawno temu byliśmy młodzi. Złożyliśmy obietnicę, prawda? Maska słońca i księżyca. Mieliśmy wymienić się nimi w dniu karnawału. Andrzej, wybacz mi spóźnienie. Witaj w domu. Narzeczenia zachowują się jak matka i dziecko. Albo raczej wyglądają jak matka i dziecko. Taja, ty... Kto ma teraz... Nie ma żadnego wyczucia. Wymieńmy się swoimi maskami. O! Maska Tobiego. Składamy sobie przysięgę i odtąd Składamy sobie przysięgę. Składamy sobie przysięgę. I odtąd stanowimy parę. Jesteś naszym świadkiem. Przyjmij tę maskę. I ostatnia maska. Maska pary, albo maska zakochanych raczej. Jest pełna miłości. Albo raczej ich miłości. Oj, oj, oj. Gratulacje. Ukryj się proszę, my sobie poradzimy. Powitamy ranek, wszyscy razem.
Para dała ci wesołą maskę. Dodane do twojego notesu. Wesoła maska? Może dam ją wesołemu sprzedawcy masek. I tą piękną scenę teraz musimy cofnąć. Oni znaleźli do siebie. I wszystko nie jest w porządku, mimo że umrą. A my musimy to wszystko cofnąć i znowu nie będą się znali, znowu będą się szukali. To takie smutne i wkurzające, irytujące. Wiecie co? Ostatnie nasze chwile spędzimy u wesołego sprzedawcy masek. Ciekawe, co on ma do powiedzenia. Czy ja naprawdę zawsze mówię masek? Masek. No i zakończyliśmy zadanie kawania. Mamy wszystkie maski. No oprócz jednej, ale tu musimy jeszcze trochę poczekać. I dzięki tym maskom możemy zdobyć teraz ostatnie kawałki serc. Niesamowite. Dostaliśmy w sumie trzy maski tutaj. Maska Kitten, czapka Lisanosza oraz maska zakochanych. Nieźle, mamy komplet. O, jeszcze jedna minuta, zaraz wszystko się skończy. Ale my tutaj poczekamy jeszcze trochę. Hej, sprzedawco masek, co masz do powiedzenia? Dawno żeśmy się nie widzieli i... Naprawdę dawno się nie widzieliśmy, długo u niego nie byłem. Ciekawe co powie na to, że już jestem, że zrobiłem dalekie, długie kroki. A tu się czas zatrzymuje, czy jak? Okej. Cóż to za... To królicze nakrycie, prawda? Niezła rzecz, jest pełna dobroci w stosunku do zwierząt. Ale dobrze się spisałeś. Oby tak dalej, liczę, że odzyskasz moją maskę. Czyli może mu teraz każdą maskę pokazać i on coś do niej powie? Ta maska. To maska Romani, prawda? Bardzo ładna maska. To sentymentalna rzecz, wskazuje na pełną dojrzałość. Ale dobrze się spisałeś. Oby tak dalej, liczę, że odzyskasz moją maskę. To jest niesamowite, naprawdę do każdej maski ma coś do powiedzenia. Czekajcie, co powie do maski zakochanych? Ta maska... To maska pary, prawda? To naprawdę niezła maska. Cała promieniuje uczuciami, miłości oraz wdzięczności. Odwaliłeś kawał niezłej roboty, Zmierzyłeś się z nie lada problemami, prawda? I to jakimi? Oby tak dalej, liczę, że odzyskasz też moją maskę. Jak się cieszę, że nie tylko ja kolekcjonuję maski. Naprawdę może do każdej maski coś powiedzieć. I właśnie takie rzeczy lubię. Dobra, mamy minutę. To zrobimy teraz dwie rzeczy, zanim cofniemy czas. Albo jedną rzecz. Do dna! Skoro kupiłem, to teraz to wypiję. Skoro i tak zniknie. No to proszę. Niestety wszystko musimy cofnąć. Do pierwszego dnia. Ale kiedy skończymy to ten zabobon tutaj, to całą szopkę, ten teatrzyk zakończymy, to wszystko wróci do normy i wszystko się skończy dobrze. La 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 la. Świt pierwszego dnia. Zostały 72 godziny. Zegarowe miasto, południe. Ach, cudownie. Aż mi się płakać chce. Dobrze ludzie, co teraz zrobimy? Powiedziałbym, że pójdziemy najpierw, a zdobędziemy jeden kawałek serca. Teraz jeszcze pod koniec odcinka, bo ten odcinek będzie krótki, ale chciałem zakończyć zadanie Kafaja tym odcinkiem. Pierwsza maska, którą zdobyliśmy. Maska listonosza. Możemy zajrzeć do poczty. No co takiego tutaj mamy? Odwalasz świetną robotę, brzdęk. Zostało włożone coś innego niż list, brzdęk. Kawałek serca. To chyba najprostsze serce do zdobycia. Jeżeli chodzi o to, jeśli już ma się tą maskę. No dobrze. Poza tym... Maska zakochanych. Jej możemy użyć... w ratuszu. Ale to powiedziałbym ludzie... Gdzie był cholera ratusz? Tutaj na górze, prawda? Tak, tutaj. Dawno nie byłem w ratuszu. No proszę. Ratusz! Rezydencja burmistrza od 10. Dobra, to i tak muszę poczekać. W takim razie powiedziałbym ludzie, że jeżeli wam się podobało, wybaczcie mi, że ten odcinek taki krótki, ale jeżeli wam się podobało, zajrzyjcie do aktualnych, przyszłych oraz przeszłych projektów, bo wtedy macie zawsze coś do roboty! Jestem Geralt, żegnam się z wami. No... I było fajnie.